Siemaneczko, cześć, witam, to jest Swift, zapraszam do kolejnego filmiku z Lost Ark. I dzisiaj zagramy sobie na Helgaie. Zobaczymy, jak pójdzie. No nie ma co się sugerować naprawdę, że mam 200 leveli więcej, bo i tak będzie droga ostra walka, ja to już wiem. Jeszcze nie grałem, to będzie moja pierwsza gra na tego bossa. Ale już z własnego doświadczenia wiem, że nawet mając 400 levelów przewagi, to walki są trudne. Dobra. Żeby ustawić, przepraszam, bo mam w okienku, ale niepełnym. Okej, okay, dobra. I tak co, skille niezmiennie te same. Lubię mana shielda. Na razie nam to jakoś idzie, więc gram tak jak jest. Jeżeli napotkam opór, w sensie nie, że pierwszą grę przegram, tylko nie wiem, parę pod rząd, to może wtedy będę czegoś szukał. Na razie jest poustawiane tak, jak miałem ochotę. Oj, nie w tą stronę. Zagubiona w akcji, Lost in the Ark, zagubiona w arce. Się ziemia zatrzęsła. Znowu. Czyżby gdzieś tu była nasza jaskółka, czy co tam jest? Jaskółka to chyba nie, Jezu. Dobra, masz tu ultimate'a. Wielki ptak. O Jezu, za agresja. Kurczak nas tutaj zraszował. Tarczował nas. Angry Chicken, czy tam Angry Bird. No tak będzie szardował ciągle? Oj. Jaka agresja. nie zdążyłem rzucić. Dziobie. Zły niedobry. O, chyba będzie szarża jakaś, tak teraz. Jak się świeci, to szarżuje. Ojej. Ja tu tylko piorun chcę ci rzucić. A nie! Ale widzę dobrze. Jakąś tą mechanikę mogę dostrzec. Zawsze jestem, że tak powiem, opóźniony na błąd switch. No niestety. A, tutaj widzę, jakaś fala uderzeniowa idzie. Dobrze, znaczy niedobrze, bo nie jestem w zasięgu i znowu szarża. Ale dobrze, że jakoś to omijam na razie. Chciałem powiedzieć, że omijam. I padłem. I teraz jest niedobrze, bo nie zdążę chyba rzucić. Znożę? O, szarża! Uciekłem, dobrze. Nice. Fajnie by było piorun móc być w stanie rzucić. No niestety. Trzeba bardzo trzymać się na dystans, bo jak widać, kurczak angry jest. Kurczak jest angry. Nie wiem, dlaczego jest angry, ale jest. I jak zwykle nie chcę krakać, a że mechanika jest brązna, bo właśnie prawie tutaj dostałem oszukać przeznaczenie. I tutaj widzę, że to jest zakres, widzicie? Tak widać, że taki krąg i dotąd powinna być fala uderzeniowa. I tak właśnie to się dzieje. Także dosyć to czytelne jest. Powiem tak, najbardziej czytelna walka z bossem, jaką miałem okazję grać w tej grze. To nie znaczy, że... że jest jakoś super prosto, ale w chwili obecnej, jak, no, mówię, pierwsza moja walka, więc jestem w stanie to wszystko odczytać, więc... Dostał. Pięknie. Chyba dostał. Coś tam się zaświeciły cyfry, więc chyba dostał. Miejmy nadzieję, że dostał. Angry Chicken! Nie szalej! O Jezu, gdzieś poleciał. Gdzie on poleciał? Co się dzieje? Armagedon! Nie wiem, co się dzieje. Nie! Zostaw mnie! Dlaczego? Dlaczego mi to robisz? Dlaczego on mi to robi? Ja nic nie chcę, po prostu tylko chcę od ciebie kryształy, żebyś mi dał, to sobie tam pójdziesz spać i jak popiół, jak Feniks z popiołów, znowu się przebudzić na kolejną grę z innym graczem, a mi tylko tutaj rzuć, to masz rzucić. Ja już uciekam, ja już tutaj cię gnębił, nie będę już. Idę na następną grę. Dobra, nie wstawaj teraz, śpi. Easy. Jeszcze piorun, jakby dało się, jeszcze? I teraz to uciekamy! No jest mocny. A teraz to co to jest? Fala uderzeniowa na cały ekran? Gdzie on uciekł? Czy on odleciał? Nie lubi nas.
Nie lubi nas. Takie dobre intencje miałem i sobie poleciał od nas. Dobrze, okej, szukamy. Uważam, że na razie przebieg walki jest dosyć dobry. Ja jestem zadowolony. Nie wiem, jak Helgaia. Dobrze jest. Ważne, żebyśmy wygrali. Przyda się, kurczę, co? Tych matsów miałem tak dużo od groma. Ale dosyć sporo jest. Tu 4000. Tu 3000 prawie, 200 lipsonów, których ostatnio było 420 i zeszły. Kraftowanie, bo jesteśmy co 10.40. 10.40 i na 1100 nie wiem, czy od razu uda mi się skoczyć. No zobaczymy. Następny atak. Przewiduję, że trzeba było mieć 400 lipsonów znowu. W sensie, żeby skoczyć na 1100. Jest trochę mało, jest 200 to... 200 to będzie za mało. 200 to będzie za mało. Od razu wam mówię, że jak jesteście na 10.40, 1040 i level i będziecie chcieli oczywiście spuszować do 1100, bo każdy chce być w tierze trzecim, to niedługo będzie filmik. I raczej... raczej na pewno trzeba będzie mieć 400 lipsonów plus, żeby uzyskać to 60 i leveli. A tymczasem Angry Chicken, czy tam Bert, Ultimate. Taki nasz mate, ale ulti. Dobra. Ulti chicken. Rzucę. Udało się. Jestem bardzo zadowolony, bo to jest... Eksplozja jest bardzo potężnym atakiem i... A, szarża! Uhuhu, masz tutaj, palcie. Dobra. Cooldowny, zjeżdżamy. Piorun rzuciłem od razu, nice. Dobrze, ładnie, elegancko. Teraz jakąś regenerację many bym poprosił. Kurczak! Aj, oj, 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 dobrze, okej. Okay. O, ale tutaj była eksplozja. Ale była eksplozja. Tak się trzymam na dystans, ale tego akurat... To mi nawet na parcie, to nie widziałem, muszę się przyznać. Muszę przyznać, że nie widziałem Asukaman. Pewnie było to sygnalizowane w jakiś sposób. A, szarża! Ale no niestety. Mam nadzieję, że nie będziesz szarżował teraz, bo tutaj pięknie dla ciebie mam takie coś. Patrz, zobacz, bum, cyk, ładnie. Na główkę. A, ale to kurczę, ale to musi być później. Później musi być ostra szama, co? Takiego kurczaka zabić. Jakie jaja znosi, dobry sernik musiał być swoją drogą. Dobra, a Jezu, dobrze, już! No ja lubię sernik, ale on chyba coś się wkurzył. I ładnie, tak i jest, ładnie. Ładnie udało się, bo to duży czas, jak widzicie, żeby rzucić. A Jezu! Masz tutaj piorun, ja ci tutaj w odpowiedzi, ty tak, to ja tak. I jeszcze Blizzarda ci zarzucimy. Oczywiście te spore jakoś inaczej się nazywają, ale wiecie o co chodzi. Prime Arrow. Dobrze, ja już nie mam trochę życia. Angry kurczak jest dalej angry. I to jest bardzo angry. Teraz to chyba nie będzie czas dobry na rzucanie z bliska speli. Jezus, ale agresja. Nie. Dobra, okej. Nic się nie dzieje. Wszystko jest alright. Będziemy mieli pełne życie. Wszystko jest elegancko. Tak miało być. No nie mogę mu teraz rzucić tego, co bym chciał. Jest agresywny. To jest będzie Armagedon chyba jakiś leciał z nieba. Nie wiem co się dzieje, nie? Tak, Armagedon. Ale czy to tak szybko jest? Pojawia się na ziemi. Jezu, zabiję mnie! The fuck! Serio? Całe życie miałem! Co tu się w ogóle stało, nie? Zabija mnie, drugi ten. Chciałem powiedzieć, że easy. Jakie easy? Przecież zaraz padam. Ja! Co tu się stało w ogóle? Sekundę, całe życie mi zjechał.
No jest mocne. Widać, że jest mocne. Tylko, że ja byłem w ciągłym biegu, jak kurczę to się stało, że... To zesrało. No, no jestem w szoku, że tak, że... Taka sytuacja w ogóle wynikła. Rzucił jakieś kule ognia. Widziałem to już na ziemi, te pierścienie, które pojawiały się, a po prostu natychmiastowo. Nie było w ogóle jak uciec od tego. Co chcecie mi powiedzieć, że on teraz gdzieś uciekł sobie, tak? No muszę go szukać. To jest plus jest taki, że pojemyś mało życia. Poważnie jak boss rajdu ucieka już. Drugi raz, kolejny raz. Ma mało życia. Jego się trzymajmy. Natomiast ja też nie jestem, że tak powiem, w super sytuacji. I... Powiem tak, ja to w ogóle po butelki się cofam. Mam 9 minut. 9 minut to tak dużo czasu, że... Powinno być easy. Tak, no, cofniemy się, mamy 9 minut. A... Daleka droga. Już wiem, co powinienem. Wiecie co? Na rift zakładać. Ten drugi kaptur, który daje chyba 40 przebieganie. Nie wiem, czy to jest na 15 sekund, czy na jakiś czas, bo to akurat by się tutaj przydało i to maga. Ale mamy, wydaje mi się, stosunkowo dosyć dużo czasu. Więc... 20 sekund, żeby dojść, 20 tutaj do punktu wyjścia. Minuta, żeby dojść do niego, jeszcze z 2 minuty. 6 minut będziemy mieli na walkę, to... Tak plus minus. Więc powinno być ok, wszystko. Dobra, uciekamy. Mamy jakieś miksturki, mamy full HP. Powinno być dobrze. I akurat spoko, bo z środkową lokacją, którą przebiegliśmy, nie było go, więc jakby mamy praktycznie część mapy odkrytą. No i dobrze, jest właśnie. Jest w ogóle w super miejscu, bo możemy tak naprawdę jeszcze cofnąć się raz po butelki, jakbyśmy chcieli. Ultimate, nie uciekaj, chicken, nie odlatuj, bądź z nami. Dobrze. O, jeszcze żujesz. Nieładnie, nieładnie z twojej strony. Ojej, żarża, dobrze. I teraz co? Teraz ja ci tu strzelę. Ładnie. Dobrze, to jakoś w miarę czytelnie wszystko jest. Ojej. Angry chicken. Nie lubię być ustawiony w takiej sytuacji, że jestem na północy, a targetuję na południe, bo wtedy nie możemy z kursorem dobrze zaznaczyć. O, właśnie teraz jest lepiej. Na odwrót jest dużo lepiej. Jak zobaczycie teraz z dołu na górę, lepiej się targetuje, bo zawsze można na krawędź monitora najechać kursorem. O Jezu! Zostaw mnie! No ale się wkurzył. Ale ja też tutaj dobrze, dobrze teraz pocisnąłem, bo ładnie żeśmy zrobili redukcję cooldownów i mogłem tutaj wyspamować wszystko elegancko. Angry chicken! Nie szalej tak! Nie szalej! Ojoj, dobra, teraz piorą, fajnie, bo... Mogę skasować? Skasuj jeszcze, no skasuj. No, tak kurczę na pograniczu i chyba nie dolot był. O, jeszcze taka dobra uwaga, widzę, że to trzeba wyłączyć, bo bardzo przeszkadza. Czyli questy. Nie jestem przygotowany. To dlatego jakbym przegrał, to właśnie wszystko przez to, że questy nie były wyłączone. Niestety. No, rzucisz? Rzuć, dziewczyno, rzuć. Nie odlatuj! Jezu, gdzie ty poleciałeś? No, bo ten psychiczny skill. Przecież to jest psychiczne. Przecież to jest... Jak ja to mam ominąć? Okej, dobra. Jakby może pasek i... Zapełniony, to mógłbym użyć Z i...
Nie ma takiego bicia. Co to w ogóle jest? Co to w ogóle jest? Jestem tak zadowolony z tej walki. Tak dobrze mi szło, tak dobrze żarło i zdechło. Nie no, musimy to wygrać, nie ma w ogóle opcji. Masz tutaj, o. Dobrze, że śpisz. No nie no. Tylko nie rzucaj mi tych jakichś psychicznych czarów, kurczaku. Pytam się, jak to ominąć. No wydaje mi się, że powinienem mieć pasek naładowany, wtedy mógł użyć skillu X i mam tego blinka. To się nazywa tak, blink, dokładnie. Chicken uciek. Ostatni stage? One play, no to nie jest zadowalające, że mam jedno życie, ale on też ma jedno życie. Co robimy? Butelki? Iść po butelki? Nie mamy czasu na butelki, nie? 4 minuty. Ta minuta jest ultimate. Żebym miał mało życia. Powinien mieć mało życia. Powinien mieć bardzo mało życia. Wydaje mi się, że na walki, na bossy rajdów powinniśmy mieć epicki loot z Abyssal Dungeonów albo legendarny, który pewnie by pozwalał nam już na zakończenie walki z bossem rajdów poprzez afiksy, które tam mamy dodatkowe. Ogólnie to mamy jakieś bonusy z tych zestawów. A ja tutaj tak Środka Marysia gram na zwykłym sprzęcie, ale mnie to bardziej intryguje, wiecie, przejść na tier 3, a potem tam będę uczył się wszystkich mechanik dungeonów z tieru 3, żeby jakoś tam być w stanie przechodzić te wszystkie dungeony. Na razie to jestem podekscytowany, wiecie, robieniem postaci i dla mnie jest to wszystko nowe i jestem bardzo zadowolony, podniecony grą. Gra jest super wyśmienita. 3 minuty do końca. Ja mam nadzieję, że mi się uda. Bardzo wielką nadzieję. Bardzo dużo tutaj energii rzuciłem w tą grę. Tą grę, która tak, w tą tutaj. I chciałbym, żeby udało się. Już nie będę podekscytowany na drugą walkę, tak. Z gry na grę, to wiecie. Już ten zapał opadnie. Zwłaszcza, że teraz to jest dla mnie nowe, pierwszy raz. Już jak będę grał 30 raz Helgaję, to chyba nie. Ale wydaje mi się, że tak, że... Broń Boże, żeby udało mi się, ale nawet jak się nie uda, to wrzucę ten film, bo uważam, że spoko fight. I kiedyś tam zagram kolejne. Nie wiem, czy zaraz będę grał jedną po drugiej, na pewno nie. Ja jakoś lubię... Raz dziennie to lubię sobie zagrać, ale tak... Żeby na siłę męczyć, to nie bardzo. No i co teraz jest? O co chodzi? Ja nie byłem na środku? Mamy 2 minuty przecież. No to jest ostatnia lokacja, tak? Wszystko przebiegłem. Chicken! Minuta 40, nie rób mi tego. O, ryk słyszę jakiś. Dobrze, dobrze. No, żeby strzelić. Nie rób mi tego. Nie rób mi tego, kurczaku. Za Polską się patrzy. Kurczak się swet zaplątał. Co jest? Chicken. Nie stanuj, dobrze. Wyjście 7 sekund, co ja mam zrobić?
Ile ty masz życia, kurczak? Ale drama, nie? Nie wiem co mam mówić, jestem speechless po prostu. Chciałbym to, wiadomo, ukończyć. Nie stanuj, nie stanuj, nie stanuj! Right, fail. Remain HP 6%. 6% to przecież jest jakaś masakra, nie? Dobra, fajnie, dzięki za uwagę, zapraszam do zobaczenia, zapraszam na kolejne filmiki z Lost Ark. Na razie sobie daruję tutaj, co? Nie pykło, następne podejście będzie, wydaje mi się, że... Nie wiem. Jak zrobię wyższy poziom? No naprawdę chyba nie muszę robić wyższego poziomu, może powinienem zmienić skilla, nie wiem co powinienem zrobić. Dla mnie walka była udana, no zabrakło 6%, naprawdę... Pod koniec dwa razy dosyć szybko padłem. W sumie to raz, tak, w sumie dwa razy, przepraszam. Nie wiem, kurczę, 6%. Nie wydaje mi się, żebym mógł to zmienić w jakikolwiek inny sposób. On będzie zawsze uciekał, będę musiał zawsze go szukać. Jak gracie czarodziejką i wiecie, co byście zmienili, to możecie mi dać w komentarzu. Ja ogólnie uważam walkę za udaną, no nie do końca, bo tutaj się opalam. I nie wygrałem, ale... No nie wiem co mogę więcej powiedzieć. Dobra, lecę, idę robić, bo mam ticket na Abyssal Dungeona i jeszcze chciałem nagrać filmik, pierwszy raz będę robił platynowe pola, więc zapraszam. Później filmy będą, bo ja tak wrzucam na razie w częstotliwości co 5 godzin, ale później ta sytuacja się unormuje i pewnie będzie jeden filmik dziennie, jakoś taki daily vlog, co się dzieje u mnie, bo na razie jest Lost Ark, 250 godzin rozegrane, wydaje mi się, że kolejne 250 przede mną, a nawet myślę, że targetuję tą grę na minimum 1000, bo jestem mega zadowolony i może to się okazać grą roku 2022, że po prostu Switch z Diablo przerzuca się na Lost Ark, bo jest po prostu gra jest wyśmienita. Także życzę miłego dnia, tuż wieczoru, zależy kiedy oglądacie film i trzymajcie się, na razie. I życzę wam szczęścia więcej z Kolgają, bo ja jak widzicie, nie pykło. Dobrze, na razie, hej, cześć, pa, pa.